Wspaniały moment, proszę Państwa, na rozpoczęcie spotkania Polska-Anglia. Ten gigantyczny chór kibiców ogarnia człowieka wzruszenie, kiedy słyszy hymn Polski w takim wykonaniu. Proszę Państwa, Alf Ramsey, jak zdążyli się kibice zorientować, wystawił drużynę z góry, zakładając obronę swojej bramki. Mamy tylko dwóch napastników, Martin Chivers z Tottenham Hotspurs i Alan Clark z Leeds United. Martin Peters, grający z numerem 11, będzie zapewne wspomagał drugą linię, w której grają Peter Story, Alan Ball, Colin Bell i Bobby Moore. W obronie Paul Middley, Roy McFarlane, Emlyn Hughes z Liverpoolu i w bramce Shilton, zespół polski. W tej chwili kapitanowie obu drużyn, z lewej strony Włodzimierz Lubański, z prawej strony Bobby Moore, losują strony. W zespole polskim na prawej obronie w ostatniej chwili zmienił Antoniego Szymanowskiego z krakowskiej Wisły Krzysztof Rześnik, 25-letni ofensywny obrońca Stali Mielec, lidera tabeli naszej ekstraklasy. Poza tym obok Jerzego Gorgonia gra Mirosław Bulzacki, rosły stoper łódzkiego klubu sportowego. Adam Musiał, znajdujący się w doskonałej formie, i w drugiej linii Lesław Czmikiewicz, Jerzy Kraska, Kazimierz Dejna oraz w ataku, który składa się z trzech zawodników, Jan Banaś, Włodzimierz Lubański i Robert Gadocha. Rezerwowymi są Szeja, Gut, Kasperczak, Maszczyk, Domarski i Antoni Szymanowski. 130 tysięcy widzów, proszę Państwa, szpilki nie ma gdzie wetknąć. I na koronie, tylko na okolicznych drzewach nie ma kibiców, jako że drzew nie ma. Pół polskiego i 4-2-2 Anglików. Anglicy będą starali się prowadzić spore zagęszczenie w środkowej strefie boiska. Tę strefę chcą opanować, wiedząc, że tu grozi im największe niebezpieczeństwo. Stąd bowiem ekspediowane są piłki do napastników i tutaj może być najniebezpieczniej. Również i Tomaszewski ma kontakt z piłką. Jest to na pozór błaha, ale dość istotna rzecz. Adam Musiał. Fał na środku boiska. Chivers i Bulzacki. Nadal Chivers. Gwizdek sędziego. Faulowany Polak. Rozpoczynamy rzutem wolnym od pola karnego zespołu polskiego. Kraska, Musiał, Dejna, Rzeźny. Nabiera szybkości, zostawia Gorgoń. Doskonałe krycie w tej chwili Anglików, bardzo dokładne. Żaden z polskich zawodników, teraz Kraska, nie ma swobody. Paul Middley, piłka poza boiskiem, rzucają Polacy. Banaś. I natychmiast z pola karnego rusza czwórka Anglików, Bobby Moore wysunięty. Z lewej strony Hughes. Kraska, Bell, Peters, Bell, McFarland idący do przodu, Clark, Rzeźny, Lubański, Banaś. Zapowiada się, proszę Państwa, po tych już pierwszych ruchach obu piłkarzy walka nieustępliwa, walka o każdą piłkę. Już. Clark. Fauluje Musiał. Przeprasza Anglika. Austriacki arbiter Paul Schiller nakazuje rzut wolny dla drużyny gości.
Martin Peters, czterech zawodników angielskich pod polem karnym. Peters, główka, groźna sytuacja. Interwencja Bulzackiego. Cimikiewicz. Banaś. Paul. Cimikiewicz. Dejna. Musiał. Bardzo dobre zagranie zawodnika krakowskiej Wisły. Gadocha. Bulzacki. Trudno przedostać się z piłką na połowę Anglików. Daleko, mówiąc terminologią hokejową, forecheckingiem atakują zespół Polski, a więc jak najdalej od własnego pola karnego. Anglicy, jeśli chodzi o system obronny, są mistrzami. I tutaj będziemy mieli szalone trudności przedostania się na pole karne. No a już nie mówię o wyrobieniu sobie czystej pozycji strzeleckiej. Jak Państwo widzą, ciągle trwa walka o piłkę. Lubański, Banaś, gwizdek sędziego, faulowany kapitan zespołu polskiego. Arbiter był tu drobiazgowy. Nie wyszła więc szybka kontrakcja zespołu polskiego. Z ilością dwóch zawodników, akcja, spalony. Sędzia pokazuje jednak, że piłkę ma wybijać Shilton. Bobby Moore. Do Clarka. Gorgoń. Przestawia się teraz zespół polski na lewą stronę. Gorgoń z Gadochą. Gorgoń, długa piłka na lewą stronę. Znakomity rajd Włodzimierza Lubańskiego. McFallan, znany ze swojej nieustępliwości, fauluje pana Włodzimierza. Rzut wolny. Piąta minuta gry pierwszej połowy meczu Polska-Anglia. Ostry kąt. Mało zawodników polskich na polu karnym, tylko czterech. Przed polem karnym Jerzy Kraska. Gadocha. Po ziemi, znakomita sytuacja, gol! Banaś, proszę Państwa, wspaniale! Znakomicie egzekwowany rzut wolny. Wspaniała akcja, proszę Państwa, i Jan Banaś do spółki z Lesławiem Cmikiewiczem. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Uzyskują bramkę. No więc początek fantastyczny. Ósma minuta gry. No jak gdybym wiedział, że mam powiedzieć Państwu, która to minuta. 1-0 dla reprezentacji Polski. Teraz Anglicy już nie będą trzymali się kurczowo własnego pola karnego. Muszą śmiało ruszyć większą ilością zawodników. No i teraz, proszę Państwa, poznamy wartość Mistrzów Świata z roku 1966. Clark. Świetnie. Piękna akcja. Strzał z lewej strony. To był Peter Story. Dejna. Ucieka mu piłka, ale jeszcze opanował. Bulzacki, zwód, wrześny źle ustawiony. I na wszelki wypadek do naszego bramkarza. W powtórce widzieliście Państwo precyzyjnie wykonany rzut wolny przez Roberta Gadochę. No i potem tę niezwykle błyskawiczną decyzję znajdującego się przed Shiltonem Jana Banasia. Bobby Moore, długa piłka na prawą stronę, Kraska, Gorgoń, Rzeźny, Bulzacki, wszystko na naszej połowie, ściągamy Anglików, długi przerzut na lewą stronę, nikt nie podchodzi do Musiała. O, faul, owszem, można ostro, ale chyba nie tak.
jak zrobił to Roy McFarland. Peters, Clark, Bell, jeszcze raz Clark, Chivers ucieka tu na lewą stronę, na dół ekranu i rzut wolny dla Anglików. Zapowiadałem Państwu w pierwszych minutach mojej relacji twardą, nieustępliwą walkę. Wszystko wskazuje na to, że do końca będziemy właśnie mieli tego rodzaju starcia. Rzut wolny, groźna sytuacja, Tomaszewski stoi w bramce. Jak gdyby przewidział tę sytuację. Gadocha. Kraska ucieka lewą stroną. Nie miał przy sobie nikogo. Medley. Chivers. Clark. Bardzo dobra interwencja Jerzego Gorgonia. Anglicy na naszej połowie. Hughes. Bell. Story. Groźna sytuacja. Teraz Tomaszewski. Tak jest. Brawo. W środku zmieniający pozycję Lubański z Banasiem. Gadocha, Ćmikiewicz na prawej stronie, ale Anglicy nadal w posiadaniu piłki. Story nadal. Wraca Banaś, atakuje i Gorgoń. Już. Spokojnie wraca pod nasze pole karne Kazimierz Dejna. Gadocha, starający się nie przetrzymywać piłki, Banaś. McFarland. I znów ta sama sytuacja. Częste rajdy bocznych obrońców angielskich. Hughes. Ćmikiewicz przeszkadza. Story. Bell. Hughes. Groźna bardzo sytuacja, ale w tych górnych piłkach Tomaszewski wydaje się być dziś pewny. 12 minut minęło. Bell i Ball. Clark. Medley. Clark. Ładna akcja mistrzów. Piękna kombinacja. Szybko piłka idzie od nogi do nogi. I wreszcie zawędrowała pod naszą bramkę także. Nasi zawodnicy mogą odpocząć. Oto Alan Ball, ten w głębi Państwa ekranów. Król środka pola, jak nazywają go w Anglii. Piłkarz Arsenalu. 65. występ w reprezentacji Anglii. Gadocha z McFarlandem. Jeszcze raz Gadocha i jeszcze raz McFarland. Clark. Połowa drużyny polskiej. Piłka poza boiskiem. Medley. Musiał. Banaś. I Hughes. Często widzicie Państwo lewego obrońcę drużyny angielskiej pod naszą bramką. Banaś. Dejna. Śmielej teraz idzie z piłką. Lubański. Piękna kombinacja. Za mocne podanie Kazimierza Dejny. A szkoda. Hughes. Obok Chivers, u góry ekranu Colin Bell. Wraca Gadocha pod naszą bramkę. Teraz w środku pola próbuje przeszkadzać Anglikom. Bell. Ball. I Clark na spalonym. No więc proszę Państwa, po utracie bramki, zapewne Państwo pamiętają, że powiedziałem, teraz zapewne przekonamy się, na co stać Anglików i stać ich na bardzo dużo.
Dobra gra kombinacyjna, duże przyspieszenie, świetne opanowanie piłki i właściwie cały czas na naszej połowie. Rzeźny. Dwóch zawodników polskich na spalonym. Często Anglicy będą stosowali te pułapki offside'owe. Nasi zawodnicy będą musieli na to zwracać uwagę i chyba po dwóch takich trzech przypadkach zorientują się, o co chodzi. Emlyn Hughes, McFarland, stoper drużyny idący często z pełną ochotą do przodu, Chivers, Hughes. Sześciu zawodników mają teraz Anglicy pod naszym polem karnym. Zdobywają liczebną przewagę. Wraca Banaś. Bardzo groźnie. I tutaj następna sytuacja, o której muszą pamiętać nasi zawodnicy w obronie, a zwłaszcza nasz bramkarz Jan Tomaszewski, że sposób uderzeń piłki przez Anglików, to robił Emlyn Hughes, którego macie Państwo na ekranie, jest tak bogaty, że nawet mogą się zdarzyć tego rodzaju loby, jaki przytrafił się w tej chwili pod naszą bramką. Rzeźny debiutuje w reprezentacji. Rozpoczął nieśmiało, ale mamy nadzieję, że ten bojowy, dobrze strzelający obrońca rozegra się i w dalszym ciągu meczu będziemy mieli z niego większy pożytek. Na razie trzyma się doszkurczowo tyłów. Medley. Długa piłka do Clarka. No i niewiele brakowało. Tuż przed linią bramkową Anglik dopadłby piłki, chociaż nasi już byli przekonani, że opuści ona boisko. I tak się też rzeczywiście stało. 16 minuta gry pierwszej połowy. Przypominam, 1-0 dla reprezentacji Polski. Bramkę w 8 minucie strzelił Jan Banaś po znakomitym dośrodkowaniu Roberta Gadochy. Gorgoń rusza teraz. Z tyłu ma Bulzackiego. Zostaje też Cmikiewicz. Oj. Medley. Ball. Nadal boczny obrońca. Cmikiewicz. Kraska. Dejna. Lubański. Świetnie opanował piłkę. Nadal Lubański, ale bezpardonowo, proszę Państwa, wchodzi w akcję wracający pod pole karne Colin Bell. Zamknąłem oczy z przerażenia, patrząc, czy pan Włodzimierz wstanie, ale wszystko w porządku, już biegnie normalnym truchtem pod bramkę. Kolejny rzut wolny dla reprezentacji Polski i chyba znów Robert Gadocha na polu karnym czterech polskich zawodników. Boczny obrońca Rzeźnik, Cmikiewicz, Lubański, Jan Banaś podchodzi również pod pole karne. Kraska, uwaga, Gadocha. Strzał po ziemi, ale przed polem karnym nie było nikogo. Dal. Dobre przyspieszenie Alena Clarka. Musiał. Gwizdek sędziego. Rzut wolny dla zespołu polskiego. Clark z tyłu atakował nieprzepisowo piłkarza krakowskiej Wisły. Bobby Moore, Lubański za nim. Ryzykowne to było podanie kapitana reprezentacji Anglii. Shilton. Cmikiewicz jak gdyby uciekał od piłki. Rzeźny. Banaś, świetne opanowanie aut dla zespołu polskiego. Rzeźny. Bulzacki, Gadocha i Medley. Gadocha ucieka, dopad piłki tuż przy linii bocznej. Znakomite przyspieszenie, nadal Gadocha. Piękny rajd, dośrodkowanie prawą nogą. Wypchnął jednak tę piłkę za daleko. Rzeźny. I nie ma nikogo. Proszę Państwa, być może, że Państwo zauważyli, że częściej wymieniam nazwiska jednej i drugiej drużyny, ale jeszcze raz
chcę zwrócić uwagę, że stroje obu zespołów są niezwykle podobne. Anglicy właściwie dla odbiorców programu czarno-białego różnią się tylko białymi lampasami na spodenkach. Stąd też moja relacja trochę jest bardziej radiowa, ale to z tej prostej przyczyny, że mamy tysiące telefonów, kto jest kto. No, ale nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Lubański, z lewej strony Gadocha, środek boiska, tylko trzech Anglików. Gadocha ściągnie na siebie chyba McFarlanda, czeka aż Banaś podejdzie bliżej pola karnego, nadal Robert Gadocha, a miał z lewej strony idącego mu z pomocą Jerzego Kraskę. Bulzacki. Gadocha. Jerzy Gorgoń. Za mocno. Anglicy rzucać będą piłkę na boisko. Robi to Alan Ball. Moore. McFarland. Nie, to jest Peter Story. Wybicie piłki przez Musiała. Cała drużyna angielska w tej chwili na naszej połowie. Hughes. Ball. Nadal Ball, ładny dribbling, przejście obrońcy po lewej stronie, wysokość pola karnego, rzut rożny. Nie, piłka od bramki wybijana będzie przez Jana Tomaszewskiego. Znakomity jest obrońca Jus, którego widzicie Państwo na ekranie. Szybki, zdecydowany, potrafiący dobrze dośrodkować. Gra w zespole mistrza Anglii Liverpool. Bulzacki. Bardzo dobrze. Lubański jest po prawej stronie. Dośrodkowanie, nie przeszła jednak piłka w okolicy Jusa, a wydawało się, że minimalnie minie zawodnika angielskiego. Moore. Peters. I Anglikom zdarzają się niecelne podanie. Martin Peters. Nie mógł opanować wysokiej piłki, za wysokiej piłki. Gorgoń. Musiał. 20 minut upłynęło gry pierwszej połowy. Rezultat nadal 1-0 dla reprezentacji Polski w meczu eliminacyjnym grupy piątej mistrzostw świata z Anglią. Gadocha. Ściągający na siebie jednego Anglika, z drugim się nie udało. Dejna. Musiał. Małym nakładem sił przechodzimy teraz z piłką na połowę drużyny angielskiej, która wraca z kolei w komplecie pod własne pole karne. Czmikiewicz. Za mocno. Ach, jednak za mocno. Szkoda. Widzieliście Państwo, nasi rozgrywali piłkę wolno, spokojnie, powiedziałbym na stojąco, ale wykorzystując moment tylko nieuwagi defensywy angielskiej, natychmiast stworzyli sytuację, jeśli Rzeźny by doszedł do tego podania, bardzo groźną. Moore. Medley. Anglicy przy piłce. Bobby Moore. Medley. Idący teraz po lewej stronie. McFarland. To jest Alan Clark, którego atakuje Bulzacki. Groźna sytuacja. Colin Bell. Chivers. Błąd polskiego zespołu. Za daleko wysunięty był przez moment Jerzy Gorgoń. Bulzacki nie zdążył za Alanem Clarkiem i tylko szczęście uratowało nas przed ewentualnym wyrównaniem. Martin Chivers z linii pola karnego przestrzelił wysoko ponad bramkę. Musiał. Czekający na Chiversa. Chivers przed nim. Rzeźny. Wysuniętych dwóch napastników mamy teraz. Nadal Rzeźny. Przedłużenie piłki. Moore, co to znaczy jednak opanowanie. Przyjęcie nienaganne piłki prawą nogą, lewą podane do własnego bramkarza. Gadocha. Ucieka tam z lewej strony. Kraska nie dojrzał go, nie dojrzał. Długie podanie do środka. I tutaj Moore wykazuje olbrzymie doświadczenie i rutynę. Hughes.
Wraca Banaś za obrońcą, bardzo słusznie. Chivers. Peter Story po lewej stronie, to na razie Emlyn Hughes. Wejście obrońcy na pole karne. Rozbiliśmy atak Anglików, Banaś, Dejna, pięknie przeszedł z piłką, Gadocha, u dołu ekranu Włodzimierz Lubański, obok Roberta Gadochy, Dejna z tyłu, Kraska, nadal Gadocha. Krótkie zagranie, liczył, że po trójkącie piłka wróci z powrotem do niego. Anglicy jednak posiadają znakomity start i nieco wolniejsze podania przechwytują w mig. Peters musiał. Ćmikiewicz, Kraska. Bardzo dobrze Gorgoń. Każde niecelne podanie. Tam nasi zawodnicy próbowali zastawić pułapkę offside'ową na Chiversa, ale sędzia boczny nie uniósł chorągiewki w górę. Dejna. Lubański. I McFarland, którego chwaliłem, ten z numerem 5 podczas transmisji, oto Włodzimierz Lubański, podczas transmisji w meczu z Czechosłowacją i dzisiaj jest niezwykle szybki i zdecydowany. Martin Peters, Hughes, Gorgoń, świetnie, ale strata piłki, chociaż wywalczył ją w pocie czoła Gorgoń. McFarland, Ball, Hughes. No, no. Dejna. Liczyli Anglicy, że poda naszemu bramkarzowi. Gadocha. Gwizdek sędziego, rzut wolny dla zespołu polskiego. Tuż przed meczem działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej oświadczyli mi, że sprawa została załatwiona, że Polacy wystąpią w białych strojach. Po prostu, żeby widoczność i rozróżnienie graczy było dla Państwa lepsze, no ale co z tego? Rzeźny. Bulzacki. Ładnie, bardzo ładnie, ponad dwoma Anglikami. Znów Kraska ucieka na lewą stronę. Już trzeci rajd naszego pomocnika i niedoceniony. Rzeźny, narożnik pola karnego, dochodzi. Dośrodkowanie, Banaś tam ślizgiem świetnie wszedł, ale nie sięgnął piłki. Ćmikiewicz. Lubański, McFarland. Bell. Pięciu Anglików mamy teraz w środku pola. Jest już szósty, Peter Story. Z lewej strony Colin Bell. Nasz dobry znajomy z Manchester City. Hughes. I piłka poza boiskiem. Nadal, proszę Państwa, 1-0 dla drużyny narodowej naszego kraju. 28 minuta gry pierwszej połowy. Bulzacki, odważnie idący środkiem pola. Lubański, Bell, Mur. Co to znaczy walka do końca? Tak, jest naciskany mur. Nie było faulu ze strony naszych zawodników. Bell. Story. Hughes. Ćmikiewicz. Dał radę Polakowi. Śliczny strzał z drugiej linii. Colin Bella. Piłka metr ponad bramką. A na ekranie Colin Bell z Manchesteru City. 29 występ w reprezentacji. Ma 27 lat. Lubański, McFarland. Ćmikiewicz. Rzeźny. Ćmikiewicz obok, nadal Rzeźny, teraz na prawej stronie, zmiana, faulowany Polak, rzut wolny, Dejna, Gadocha i Midley, musiał, dwu
dwóch Anglików mamy na naszej połowie. Teraz dopiero idą z pomocą Clarkowi i Chiversowi. Story. Śmikiewicz. Wolno teraz rusza dwóch zawodników na dolną część ekranu Państwa, na prawą stronę. Gorgoń. Długa piłka do środka, do lubańskiego. Główka wygrana tym razem przez Lubańskiego z McFarlandem, ale w linii podania nie było nikogo z naszych zawodników. Groźny zespół angielski. Straszliwie trudno przejść z piłką na połowę naszego wielkiego przeciwnika. Nasi zawodnicy grają jednak spokojnie. Kraska. Musiał. Gadocha. Dejna. Dobra kombinacja między dwoma zawodnikami warszawskiej ligi. Gadocha ucieka teraz. Grać sędzia pokazuje. Midli ucieka teraz na prawą stronę. Dejna. Zwód. Doskonałe opanowanie piłki. Banaś czeka teraz na podanie. Banaś na prawej stronie ekranu. Rzeźny. Gadocha. I out dla zespołu angielskiego. Ball wrócił pod pole karne. Midley. Cross na lewą stronę. Bobby Moore. Story. Clark. Pod polem karnym Chivers. Hughes. Trzech, czterech już Anglików. Wysokie dośrodkowanie. No, Clark. Doskonale ustawiony Jan Tomaszewski. Alan Clark. Znakomity strzelec. Leeds United. 10 występ, 11 występ w reprezentacji. Ponad 300 bramek w ligowej drużynie Leeds United. Śmikiewicz. Zmiana kierunku teraz. Podanie na lewo, niecelne. Story. Na lewym łączniku. Clark. Po prawej stronie Hughes. Nadal Hughes. Story idzie teraz na lewą stronę. No jak wymanewrować tu Polaków, którzy nadal grają nieustępliwie, zębem walczą o każdą piłkę. Ale do pola karnego polskiego zespołu niedaleko. Z tyłu tylko McFarland i Bobby Moore. Cała drużyna. Peters. Hughes. Bardzo umiejętne przerzucenie piłki do Chiversa. Chivers. Ucieka na lewo. Źle opanował piłkę. Potknął się i znów chwila odprężenia dla zespołu polskiego. Ciekawa sytuacja, proszę Państwa. 32 minuty gry pierwszej połowy i nie mieliśmy na jednej ani na drugiej stronie ani jednego rzutu rożnego. Maidley. Story. Allen Ball. Przy nim Musiał. Atak Musiała. Bell. Oto Colin Bell, którego przedstawiałem już Państwu. Mocne dośrodkowanie. Widzieliście Państwo tam dwa szczupaki w wykonaniu Clarka i Chiversa. No, gdyby piłka doszła do ich głów, mogłoby być niedobrze. Rozpocznie teraz akcję ofensywną Gorgoń, który otrzymał piłkę od Musiała. Nadal Gorgoń, długie podanie do środka, znów tam spalony Gadocha i Lubański. Sędzia nie przerwał jednak gry. Banaś. I teraz spalony Lubański, chociaż kapitan naszego zespołu stał na baczność, pokazując sędziemu, że nie bierze udziału w grze. Midley. Kraska atakuje go tam. Jest Dejna. Znów dobre opanowanie piłki, ale wydaje mi się, że za długo trzyma piłkę
Kazimierz Dejna w momencie, kiedy minie jednego Anglika, nie próbuje szybkim uderzeniem. Tak, o właśnie, jak to zrobił Ćmikiewicz, uruchomić swych kolegów. Jan Banaś, pole karne coraz bliżej, przedmiot marzeń polskiego zespołu. Świetna akcja Jana Banasia, dośrodkowanie prawie idealne, ale był Bobby Moore i Roy McFarland, którego od początku chwalę, twierdząc, że jest znakomitym obrońcą. Rzut rożny, pierwszy rzut rożny, 35. minuta gry pierwszej połowy. Jan Banaś, no może skopiuje wyczyn swojego kolegi skrzydłowego Roberta Gadochy. Dośrodkowanie mocne, Gorgoń, głowa, Lubański, Szylton, przed polem karnym Ćmikiewicz. I proszę, jakie opanowanie piłki, to Colin Bell. W groźnej sytuacji, z olbrzymim spokojem, ale strata. Banaś, gwizdek jednak sędziego. Jan Banaś, proszę Państwa, znakomicie grający dziś piłkarz Górnika Zabrze, 30. występ w reprezentacji, był na spalonym. Bell, wraca Dejna, Hughes, Story teraz z lewej strony. Story, nie ma spalonego, dośrodkowanie do tego rosłego Civersa, Clark przewrotką, tylko przewrotką mógł interweniować Adam Musiał. Udało się. Rzucają Anglicy piłkę. Za daleko do pola karnego, żeby to robił Martin Ćwers, który potrafi rzucić na odległość 40 metrów. Rewanżujemy się. Wrzuceniem piłki na boisko. Krzysztof Rzeźny. W środku ma Bulzackiego. No, trudny wybór, jako że przy każdym Polaku stoi Anglik, a przy Lubańskim teraz nawet widzę dwóch. Bobby Moore. Tempo nadal Anglicy utrzymują doskonałe. Peters, Dejna i ze spokojem do naszego bramkarza. Gadocha. Klasyczny dla siebie sposób, wraca pod pole karne. Dejna. Musiał tam dobrze uruchamia wychodzących na pozycję zawodników. Dejna. Banaś. Świetne. Ćmikiewicz. Zatrzymany w idealny sposób przez Martina Ćwersa. Alan Clark ma tylko po prawej stronie. Bella. Wraca Ćmikiewicz. Peters. Już mamy 6-7 Anglików. Story. Midley tam po prawej stronie. Szybka wymiana piłek. Ball. Clark. Story. Gorgoń jeszcze raz. Znakomite dwie interwencje stopera zespołu polskiego, ale Anglicy mocno przyciskają. Emlyn Hughes, pole karne coraz bliżej. Clark. I wreszcie piłka wybita, ale jak bumerang wraca na nasze pole karne. Nikt tam nie potrafi na lewą lub prawą stronę zagrać tę piłkę i przytrzymać trochę, dać odprężenie naszej defensywie. Wraca Banaś, wraca również Lubański. Cała drużyna polska w okolicy pola karnego lub na polu karnym. Bulzacki. Gadocha. Nie sięgnął piłki, chociaż szalenie się starał. Długie dośrodkowanie i piłka tuż, tuż nad poprzeczką. Opuszcza boisko. Więc proszę Państwa, przeciwnik wielki. Nic nie przesadziłem, mówiąc tak dobrze o naszym dzisiejszym przeciwniku. Zespół świetnie przygotowany fizycznie, posiadający znakomite opanowanie piłki, doskonałą szybkość, ciągła zmiana pozycji i choć zespół polski prowadzi 1-0, drużyna angielska ma przewagę. Ćmikiewicz trzymany przez Petersa rękami, rzut wolny dla zespołu polskiego, metr za środkową linią boiska. Spokojnie, nie ma się gdzie spieszyć. Dejna, pod polem karnym czterech mamy zawodników. Lubański, wychodzi teraz Ball, Kraska. Ej, precyzyjnie chciał tam prawą nogą skierować piłkę do wychodzącego w uliczkę Lubańskiego Banaś. Nie udało się, znów spalony dwóch polskich zawodników. Szybko i zdecydowanie robią te pułapki offside'owe Anglicy. Macie Państwo na pewno utrudnioną historię, bo z daleka widać tak, jak gdyby było dwóch Polaków przed polem karnym.
stąd też częsta moja informacja. Emlyn Hughes przechodzi środek boiska, z lewej strony Peters, za nim Colin Bell, Chivers, Peters i pospieszył się Ćmikiewicz, nie wytrzymał nerwowo, liczył, że tam atakuje go z tyłu Clark. Zawodnika angielskiego nie było przy nim. Ćmikiewicz wybił piłkę i proszę Państwa, rzut rożny dla drużyny angielskiej. Z numerem 7 Alan Ball. Ośmiu Anglików na polu karnym. Tomaszewski, wybicie piłki. Odetchnęliśmy z ulgą. Napór Anglików trwa. Kolejny rzut rożny, tym razem z prawej strony. Widzę tam Colin Bella, ustawionego obok chorągiewki. Z tyłu Story i Bobby Moore, reszta zawodników angielskich na polu karnym zespołu polskiego. Próbuje tam przeszkadzać Gadocha, Tomaszewski mija się z piłką. Jest jeszcze Kraska. Peters. Musiał. No, ten większe opanowanie. Wspaniała interwencja teraz Gadochy. Podanie w ferworze walki jednak niecelne. Znów Anglicy. Bobby Moore. McFarland. A Lubański z Banasiem tylko jak gdyby czyhali na ewentualnie niedokładne podanie pary obrońców angielskich. Na razie są precyzyjni. Na razie podają piłkę bezbłędnie. McFarland. Po prawej stronie Colin Bell. Chivers. Mocne podanie, za mocne. 3 minuty do zakończenia pierwszej połowy, której nadal prowadzimy 1-0. Musiał. Szalona koncentracja musi panować w naszej drużynie. Każdy błąd. Tu znów sędzia pokazuje chorągiewką, że spalony Lubański. I piłkę od własnego pola karnego, ściślej mówiąc, z własnej połowy. Anglicy. Story. Out. Gadocha. Obok Dejna, słusznie zostawia Musiałowi. Gorgoń, którego Clark będzie naciskał. I Musiał. Banaś i Hughes. W środku nie ma Dejny. Zbyt głęboko cofnięty. Medley. Z wodem przechodzi. Wraca Banaś. Pada Banaś w starciu z olbrzymim Chiversem, który tam chyba pomógł sobie łokciem, ale już wstał. Kraska. Potyka się, ale idzie z piłką. Śmiało tutaj rzut wolny na pewno. Alan Ball podenerwowany pokazuje sędziemu, jaki rzut wolny, no ale chyba pan sędzia lepiej zna się na przepisach. Jerzy Gorgoń do linii środkowej. Niedaleko. Ucieka teraz na lewą stronę Kazimierz Dejna. Pięciu zawodników polskich. Jeszcze próba ściągnięcia na siebie Bola. Udało się. Gadocha. Nieustępliwi są Anglicy. Nie ma dla nich straconych piłek. Właściwie na każdym metrze, powiedziałbym, na każdym centymetrze są uparci i walczą do końca. Stąd też niezwykle trudno. Niezwykle trudno, co podkreślam już nie jeden raz, relacjonując tę pierwszą połowę, te 44 minuty, bo 60 sekund do zakończenia pierwszej połowy, jest niezwykle trudno przejść z piłką pod pole karne drużyny angielskiej. Clark, Ball, przeszkadza dobrze Kraska, Dejna, Gadocha, w środku Lubański, po prawej stronie u dołu ekranu Banaś, wraca za nim Emlyn Hughes, przejście Gadochy, Gadocha coraz bliżej pola karnego, po prawej stronie Rzeźny, zbyt słabe teraz podanie. Raz za słabe, raz za mocne. A szkoda.
zdobylibyśmy przewagę liczebną. Kąt natarcie. Clark. I teraz musiał. Grający na pewno w stylu angielskim, nieustępliwie walczą do końca. I już pełna koncentracja, pełna mobilizacja, bo Anglicy przy piłce. Martin Peters, Chivers wychodzi, Allen Ball. Gorgoń, musiał. Ćmikiewicz, odbita piłka. Nie przewidzieli tego nasi przeciwnicy. Wychodzi poza boisko. Proszę Państwa, ostatnie sekundy pierwszej połowy. Sędzia w tej chwili, przypominam, austriacki Paul Schiller, uważny. Patrzy na zegarek. Adam musiał. Gorgoń. Okazja do akcji. Wybicie jednak Tomaszewskiego. Długa piłka znów na McFarlanda, w okolicy którego Lubański. Wybił piłkę Lubański poza boisko. Out. Medley. McFarland, proszę Państwa, i koniec pierwszej połowy spotkania eliminacyjnego Mistrzostw Świata Polska-Anglia. Przypominam Państwu, 1-0 dla drużyny polskiej. Bramkę uzyskał w 8 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Roberta Gadochy Jan Banaś. Potem Banaś minął się z piłką w 27 minucie, w 32. Clark oddał znakomity strzał obroniony przez Tomaszewskiego. W 3 minuty później pierwszy ruch, w 35 minucie dopiero w spotkaniu Anglia-Polska mamy pierwszy rzut rożny. I w 39 minucie sytuacja groźna pod naszą bramką wyjaśniona przez zespół polski. Oto dziewczęca orkiestra z tych, licząca 100 osób, barwnie ubrana. Pragnę przypomnieć rezultat 1-0 dla reprezentacji Polski. Bramkę uzyskał w 8 minucie Jan Banaś po dośrodkowaniu Roberta Gadochy. A jak to było? Może, proszę Państwa, przypomnimy sobie, jako że zawodników jeszcze na boisku nie mamy. A więc proszę jeszcze raz, sytuacja, która przyniosła nam sukces w postaci bramki w 8 minucie. Oto powtórka, dośrodkowanie Robert Gadocha, tam przyczajony, ucieka tutaj do środka Lubański. I Banaś, jak Państwo widzą, zaskakuje Shiltona. Wspaniały strzał w górny róg. I tak, proszę Państwa, doszło do rezultatu 1-0 dla drużyny polskiej. Anglicy, którzy grali znakomicie w pierwszej połowie, pokazując futbol na najwyższym poziomie, od momentu utraty bramki przeszli do huraganowego ataku, zmasowanego ataku. 8, 9 niejednokrotnie zawodnikami, ale nasza obrona i druga linia grały bezbłędnie. Nękaliśmy Anglików kontrnatarciami, błyskawicznymi ripostami, ale niedaleko z piłką wędrowali nasi zawodnicy, gdyż przed polem karnym Anglicy tworzyli nieliczny, ale za to znakomity, doskonały mur, który tworzyli Roy McFarland i kapitan zespołu Bobby Moore z numerem 6, grający po raz 105 w reprezentacji. Drużyna Polski wychodzi w tej chwili na boisko. Jeszcze raz chciałem, proszę Państwa, zakomunikować, że nie mieliśmy żadnego wpływu na stroje obu zespołów. To znaczy wpływ mamy w umowie z organizatorem imprezy, Sporturistem, gdzie jest wyraźny pasus, wyraźny przepis mówiący o tym, że drużyny obie muszą grać w różniących się strojach. No co zrobić? Ramsey się uparł, nie chciał zmienić stroju, chociaż on powinien to zrobić. Polacy w myśl przepisów UEFA grają w strojach narodowych, białe koszulki, czerwone spodenki. Stąd też jeszcze raz moja relacja jest, powiedziałbym, jak na bieżąco. No często wymieniam zawodników i tak też będę prowadził tę transmisję. W drugiej połowie zawodnicy angielscy różnią się tylko białymi lampasami na spodenkach. I oczywiście getrami, które są jaśniejsze, chociaż Polacy mają tylko jeden pasek. Rusza drużyna angielska. Emlyn Hughes, boczny obrońca, który w pierwszej połowie odbył niesamowitą ilość strzałów, rajdów na naszą bramkę i tym razem szarży lewą stroną. Wrześnie. Lubański. Banaś.
McFarland, Bobby Moore, ta ostatnia instancja i teraz kick Bobby Moore'a, Lubański na pole karne, wpada strzał, gol! Gol, cudowna sytuacja, proszę Państwa, Włodzimierz Lubański wykorzystuje kick Bobby Moore'a, wpada na pole karne, co za kapitalny strzał prawą nogą, piłka odbija się od słupka i wpada do siatki. Proszę Państwa, 2-0, jeszcze raz ta sama sytuacja. Oto kapitan zespołu Włodzimierz Lubański, cudowny strzał i gol, proszę Państwa, gol w 65. meczu w reprezentacji Polski, kapitan naszej drużyny narodowej Włodzimierz Lubański uzyskuje 46. bramkę, będąc absolutnym rekordzistą. Obłęd na trybunach, szał 130 tysięcy ludzi. Rusza zespół Polski znów do ataku. Adam Musiał pospieszył się, piłka poza boiskiem. Out dla Anglików. McFarland, Bobby Moore. Mówiłem Państwu o tym, że Banaś i Lubański w pierwszej połowie bez przerwy czyhali na jakieś ewentualne kiksy obrońców. I wreszcie w drugiej połowie Lubański doczekał się właśnie takiej sytuacji. Banaś, dośrodkowanie, Lubański, główka tuż obok słupka. Druga minuta i proszę Państwa, kapitan naszej drużyny narodowej na ekranie, a to już uradowany tłum kibiców. Bobby Moore obok. Anglicy ruszają do ataku. Zatrzymał ich, ale tylko na moment. Bulzacki. Clark. Zostawia piłkę Chiversowi. To ten olbrzym rzucający na odległość 40 metrów. I tym razem bardzo długi wyrzut. Róg dla Anglików. Zapłonęło prawie te blisko 1000 luksów nad stadionem. Jaśniej zrobiło się, no bardzo jasno zrobiło się po tej bramce drugiej Lubańskiego. Ale proszę Państwa, przed nami jeszcze 42 minuty zaciętej, morderczej walki. Colin Bell. Przed nim Gadocha, jak gdyby chciał przeszkodzić w oddaniu płaskiej centry, niskiej centry. Sześciu Anglików na polu karnym. Główka Musiała. Bell. Clark. Bell. Przeszkadza mu Ćwikiewicz. Chytra piłka obok górnego rogu. W boczną siatkę uderza. I Colin Bell, często próbujący na ekranie z ósemką, często próbujący zaskoczyć naszego bramkarza, przymierzył tym razem źle. Jerzy Gorgoń. Długie wybicie na 50 metrów na lewą stronę do Gadochy. Gadocha nie doszedł. Clark. Wraca Kraska. Clark. McFarland. Paul Midley. McFarland na lewą stronę i zaskoczenie to. Zaskoczenie mogło być skuteczne, gdyby Tomaszewski był ustawiony dalej od naszej bramki, ale to już jest drugi moment w tym spotkaniu, kiedy Tomaszewski daleko od naszej bramki próbuje bronić. Tym razem podanie szło od naszego zawodnika. Widzieliście Państwo, potem Anglicy próbowali wepchać z piłką naszego bramkarza. Ukarani zostali za to rzutem wolnym. Środek boiska. Wraca Allen Ball. Rzut wolny za fał McFarlanda na Lubańskim. Spokojnie nasi, jak Państwo widzą, ustawiają piłkę. Czekają, aż więcej zawodników podejdzie pod bramkę angielską. Kazimierz Dejna podchodzi teraz na prawą stronę. Ćmikiewicz, Dejna do środka śmiało wszedł tam Lubański. Wzięty w kleszcze jednak przez Midleya i McFarlanda nie doszedł do piłki. Clark, Dejna. Musiał. Bulzacki. Za daleko. Aut dla Anglików. 5 minut upłynęło. McFarland niezmordowany.
i już tam na lewej stronie już szykuje się do rajdu. Tym razem drugi boczny obrońca, Gadocha, Kraska, ucieka na lewo, blokowany przez obrońcę i McFarland. Nadal McFarland, nikt go nie atakuje. Nasi trochę bojaźliwie, głęboko cofają się pod nasze pole karne. Woda na młyn dla Anglików. Hughes. Wraca Dejna. Jest rzeźny. Dejna. Ma obok Ćmikiewicza. Trudno przymierzyć tę piłkę. Prosto do Anglika. Groźna sytuacja na prawej stronie. Kraska ratuje, rzucając się. Znów Anglicy. Musiał. Ach, ostre starcie. Sędzia pokazuje Tomaszewskiemu, aby wyrzucał piłkę. Nie zatrzymał gry. Iskry posypały się tam z tego, w tym starciu między Kraską i dwoma Anglikami. Znów Alan Ball wykazuje złe opanowanie nerwów. Znów zwraca uwagę sędziemu. Bulzacki. Banaś. Story. Hughes. Bobby Moore. Clark. Bell. Z Bolem. I Tomaszewski. Musiał. Lubański, Gadocha. Z powrotem Lubański. Jest jeszcze Kraska. Lubański. Leży Lubański, McFarland. Atakuje go tym razem w sposób bezpardonowy. Nadal Lubański na murawie. Sędzia unosi rękę w górę. Żółta kartka, proszę Państwa, dla McFarlanda. Z przerażeniem patrzymy teraz na miejsce, gdzie leży Włodzimierz Lubański. Są tam masażysta pan Wituszyński, jest doktor Siekierzyński, trenerzy. Nadal Lubański na murawie, proszę Państwa. No i chyba kontuzja obolałej nogi Włodzimierza Lubańskiego. Sytuacja więcej niż zła. Utrata kapitana naszej drużyny narodowej. Nie wiadomo, czy wejdzie na plac. Patrzę teraz na ławkę rezerwowych zawodników, czy któryś z polskich piłkarzy rozgrzewa się. Tak, tam już chyba Jan Domarski lub Grzegorz Lato. Przypominam Państwu, o czym informowałem na początku, że Lubański wystąpił w dzisiejszym spotkaniu na własną prośbę. Kontuzja, jak Państwo wiedzą, była dolegliwa. Rozcięcie skóry. I stało się, tak chyba stało się, odnowiła się kontuzja. Story, Medley. Atakuje go Gadocha, rusza teraz Gadocha, ale w środku nie ma nikogo. Story. Dośrodkowanie na lewą stronę. Chivers skacze tam bardzo wysoko. Bardzo groźna sytuacja. Nadal Chivers wybić tę piłkę, ale jest Tomaszewski na miejscu. Nadal, proszę Państwa, gramy w dziesiątkę, wchodzi w tej chwili na boisko Jan Domarski ze Stali Rzeszów, trzykrotny do tej pory reprezentant. Mamy karetkę pogotowia, ale wydaje mi się, że nie będzie ona potrzebna. Przypomnę jeszcze raz, że kontuzja Lubańskiego, jeśli powtórzyła się,
nie jest aż tak groźna, żeby trzeba było odwieźć zawodnika naszego do szpitala. Ja być może powiedziałem Jan Domarski, Stal Rzeszów, grał w Stali Rzeszów jeszcze w ubiegłym sezonie, w tej chwili gra w Stali Mielec, w drużynie, która ma olbrzymie szanse na Mistrzostwo Polski. Kiks w tej chwili musiała, rusza drużyna angielska, długie podanie na lewą stronę z Wód Rzeźnego i wybicie piłki daleko do środka, do Banasia. W tej chwili mamy dwóch zawodników, Banaś i w środku Gadocha, którego już próbuje asekurować Domarski. Banaś, Domarski ucieka teraz prawą stroną, nadal Banaś, Gadocha, z lewej strony Dejna Gadocha. A jednak, proszę Państwa, zabandażowane kolano Włodzimierza Lubańskiego i w zupełnie nieoczekiwany sposób nasz wspaniały piłkarz, kapitan reprezentacji, musi opuścić boisko. Nie będzie mógł już obserwować tej heroicznej walki swoich kolegów z doskonałym zespołem angielskim. Jeszcze, proszę Państwa, 32 minuty, nadal 2-0 dla reprezentacji Polski. Przypomnę, Jan Banaś i Włodzimierz Lubański. Przypomnę jeszcze raz, że McFarland za ten brzydki faul otrzymał żółtą kartkę, jeszcze jedno takie przewinienie i opuści boisko, będący wyrzucony przez sędziego pana Paula Schillera. Gorgoń. Bobby Murray, Domarski. Anglicy. Bell. Hughes. Wraca Gadocha, wybija piłkę poza boisko. I tak będzie wyglądała walka. Znów Anglicy. Medley. Bell. Z tyłu Ball. Gorgoń. W powietrznej paradzie, tam głową wybił piłkę poza boisko, wysokość pola karnego. Hughes. I ten potrafi wyrzucić piłkę daleko. Gorgoń wybija. Domarski. Dobrze. Domarski w środku, ma po lewej stronie Gadocha, jest również Kraska idący teraz, nadal Domarski, Gadocha, Domarski ucieka na prawą stronę, Gadocha, strzał po ziemi, Shilton. Peter Shilton z Leicester, godny następca Gordona Banksa. Od 1970 roku w reprezentacji Anglii, 11 występ tego świetnego bramkarza. Wystawia w tej chwili obronę. Rzut rożny dla zespołu polskiego. Corner. Clark wrócił aż pod pole karne. Hughes. Chivers. Bell. Medley. Czeka teraz, aż podejdzie któryś z jego zawodników. Story. Musiał. I piłka poza boiskiem, ale rzucają ją Anglicy. Znów Story. Chivers podchodzi teraz. Medley. Bell tam w narożniku po prawej stronie, nie ma Rzeźnego. I od bramki polskiej Jan Tomaszewski wybijać będzie piłkę w kierunku środka boiska. Proszę Państwa, minęło 15 minut. 2-0 dla reprezentacji Polski. Jeszcze pół godziny walki, walki niesamowitej. Anglicy nie rezygnują, nadal walczą jak lwy. Ale i Polacy są nieustępliwi. Zadziorni, Domarski idzie teraz środkiem. McFarland blokuje. Szybsza piłka. Shilton. Chivers. Allen Ball. Clark. Ball. Jeszcze Ball. I rzut rożny, Rzeźny. Bał się znów, że za plecami ma Anglika. Na wszelki wypadek wybił piłkę poza boisko. Peters z jedenastką, z dziewiątką Chivers. Dośrodkowanie. Już po ziemi i tuż koło słupka. Tuż koło słupka. Emlyn Hughes z trójką. Wielokrotnie chwalony przeze mnie w pierwszej połowie
i tym razem z ochotą idący do przodu. W 17 występie w swojej reprezentacji gra znakomicie. Nowoczesny, szybki, znakomicie operujący piłką obrońca. Tomaszewski, nie spieszymy się. Gorgoń, trzech zawodników polskich w środku boiska. Domarski, nie bojący się starć i górnych piłek. Bobby Moore. Kraska. Out. Z tyłu Musiał. U góry ekranu Gadocha. Midley. McFarland. Story. Nasi teraz atakują daleko od naszego pola, od naszej połowy, zdając sobie doskonale sprawę, że jest to niezwykle skuteczna próba obrony własnej połowy. Martin Peters do środka, Clark Musiał, popchnięty rękami. Bulzacki pada na ziemię, sędzia nakazuje rzut wolny dla zespołu polskiego. Mirosław Bulzacki, 22-letni zawodnik łódzkiego klubu sportowego. Stał. Dejna. Musiał. Siedmiu Anglików teraz na naszej połowie. Bardzo dobra sztuczka, krótka. Dejny do Musiała. Musiał. A i prosto pod nogi Anglikowi. Story. W niektórych poczynaniach drużyny angielskiej, w tych atakach również widać, że nasi goście są zdenerwowani. 26 minut do zakończenia spotkania. 2-0 dla reprezentacji Polski w meczu z Anglią. Domarski, z tyłu asekuruje go Banaś. Rzucamy piłkę na boisko, niedaleko pola karnego drużyny angielskiej. Dejna tam próbuje wymanewrować swojego opiekuna, wrócił za nim Martin Peters. Długi wyrzut, opanował piłkę Gadocha. Opanował, ale szybko musiał się jej pozbyć, gdyż już na karku miał bocznego obrońcę drużyny angielskiej, Emlyn Hughesa. Medley. Nadal dobre tempo drużyny angielskiej. Nadal gra na pełnych obrotach. McFarland. Allen Ball. Chivers. Rzeźny. Piłka poza boiskiem. Peters. I out. Boltam. Szkoda, że Państwo nie widzieli. Znów podleciał do sędziego, podbiegł do sędziego, który w spokojny sposób odwrócił się od protestującego piłkarza Anglii. Gorgoń, tym razem na 60 metrów. Banaś, Mur, Story, Hughes. Szalone trudności mają nasi zawodnicy z upilnowaniem tego niezmordowanego bocznego obrońcy Liverpoolu, tam po lewej stronie. Banaś, Bulzacki, Kraska, Clark. Kraska wychodzi doskonale z opresji. Nadal Kraska ucieka na lewą stronę. Domarski. Banaś, popchnięty przez Anglika. Sędzia patrzy, który to jest, czy czasem nie Roy McFarland.
upiekło się McFarlandowi, gdyż nie on był przy piłce, lecz wracający za akcją zespołu polskiego Emlyn Hughes. Gorgoń. Dobry strzał z daleka, z odległości 30 metrów. Jerzy Gorgoń z Górnika Zabrze. 25-letni piłkarz. Po kontuzji już chyba wrócił do formy. Jego gra w powietrzu, gra głową jest świetna pod tym względem. Jako jeden z niewielu naszych zawodników nie ustępuje absolutnie Anglikom. Musiał. Story. Musiał. Faul. Upomina sędzia. Musiał pomaga wstać Midleyowi. Ten jak gdyby chciał powiedzieć: stary, daj sobie spokój, dam radę bez ciebie. Allen Ball. Dwóch Anglików na własnej połowie, reszta na naszym polu karnym i Tomaszewski. Natychmiast Anglicy wracają. Po utracie piłki w środku Domarski, próbujący tam absorbować McFarlanda z murem. Story. Rzeźny. Out. 22 minuty do zakończenia meczu. Znów 30-metrowy wyrzut z outu. Tomaszewski. I rozpoczynamy akcję. Rozmyślił się Banaś, widząc, że piłka zbyt mocno podana. Nie ma sensu, szkoda sił. Out. Bell. McFarland. Domarski teraz podchodzi do niego. Story. Połowa angielska. Już zespół polski wraca teraz pod pole karne. Dobry strzał, bardzo dobry strzał, ale Alana Clarka, który widział, że znów Tomaszewski te 2 metry jest przed bramką i takim lobem próbował zaskoczyć naszego bramkarza. Piłka jednak, jak Państwo widzieli, wyszła poza naszą bramkę. Nie spieszy się Jan Tomaszewski. Sędzia jednak już dwukrotnie zwrócił uwagę naszemu bramkarzowi, pokazując na zegarek, że wszelkiego rodzaju te manewry z piłką będą ukarane niejako dodatkowym czasem, który sędzia doliczy za faule, za różnego rodzaju przerwy w grze. Anglicy, znów długa piłka, bez przerwy właściwie długimi piłkami próbują rozerwać nasz blok defensywny, ale od czasu do czasu również przychodzą krótkie podania, o takie jak te, chyba spalony, sędzia nie gwiżdże. Dośrodkowanie, musiał. Bell. Ball. Narożnik. Chivers. Story. Jeszcze raz Story. Bell. I wybicie piłki do środka. Ukarane jednak rzutem wolnym. W momencie, kiedy szykował się do strzału, Allen Ball został sfaulowany i proszę Państwa, w niebezpiecznym miejscu, jakieś 5-6 metrów przed polem karnym, jak Państwo widzą, rzut wolny dla zespołu polskiego, bardzo liczny mur polskich zawodników, ale Anglicy są mistrzami, jeśli chodzi o różnego rodzaju sztuczki przy wykonywaniu rzutu wolnego, a więc popatrzmy. Allen Ball, z tyłu Bobby Moore, Bobby Moore ucieka teraz na prawą stronę. Nie daliśmy się nabrać i Gadocha wychodzi z naszego pola karnego. Domarski. Story. McFarland. Głęboko, za głęboko cofnięta nasza drużyna. Gorgoń. Hughes. Bell. McFarland. Story idzie teraz tam. Rzut rożny za wybicie piłki przez naszą obronę. Colin Bell. Siedmiu Anglików. Tomaszewski bardzo ładnie, doskonale, pewnie i natychmiast do Gadochy. Gadocha.
Ociąga się, ociąga wolno, ale chyba przyspieszy. Wybrał kolegę klubowego z warszawskiej Legii Kazimierza Dejne. Dejna. Domarski. Bulzacki. No dość chaotycznie wybita piłka. Każda utrata piłki to od razu akcja Anglików. Przypomina od czasu do czasu ten piłkarski mecz, spotkanie w koszykówce, gdzie właśnie tego rodzaju sytuacje są natychmiast. Po utracie piłki kąt natarcie drużyny. Akcja znów dobra w powietrzu Jana Tomaszewskiego. Bulzacki. Musiał. Gadocha. Kraska. Domarski bardzo ładnie zasłonił się ciałem, przyjął piłkę dobrze, musiał, Dejna, długie podanie na lewą stronę, Rzeźny, Domarski, jest Banaś koło niego, nie sięgnął piłki głową, Bobby Moore, Hughes, już teraz bez przerwy grający właściwie w ataku, Moore, Clark, atak Gorgonia daleko od naszej bramki. Rzeźny stracił piłkę, gwizdek sędziego. Rzut wolny dla Anglików. Chivers. Gorgoń, wspaniała interwencja. Cała drużyna angielska za wyjątkiem McFarlanda pod naszym polem karnym. Bulzacki. Storey zaskoczy? Nie. Na miejscu doskonale ustawiony Tomaszewski. Oto Peter Storey. Arsenalu, podobnie jak jego partner po lewej stronie Hughes, zawodnik uniwersalny, grający doskonale w defensywie, jak również tworzący akcje ofensywne swojego zespołu. Colin Bell, pole karne, Gorgoń, rzut rożny, 16 minut do zakończenia spotkania. Nie, out, Chivers, tym razem nie na pole karne, Storey, Tomaszewski, no wyraźnie podochocony znakomitymi interwencjami o górne piłki, Jan Tomaszewski ruszył i do tego podania, ale Alan Clark zagrał tam trochę zbyt ostro. McFarland, niecelna główka, środek boiska, Banaś, śmiało idący. Mur tam wystawia nogę. Wpada na nią chyba Banaś. Pada na ziemię. Rzeźny. Gwizdek sędziego. Przerwa w grze. Polska drużyna ukarana rzutem wolnym. Tymczasem Banaś nadal leży na połowie drużyny angielskiej. Piłka poza boiskiem. Out. Bobby Moore. Właściwie Anglicy już w tej chwili wyrywają sobie piłkę z rąk, żeby przyspieszyć grę. Clark. Krótko pilnowany przez Bulzackiego. Banaś nadal leży. Sędzia nie przerywa gry. Stał Banaś. Szukam Domarskiego w środku boiska. Więcej powinien przeszkadzać właśnie w tej części boiska. Stara się, biega, dużo pracuje. Śmikiewicz. Doskonałe przejście zawodnika Legii. Zagranie ręką Anglika. Rzut wolny dla zespołu polskiego. 15 minut do zakończenia spotkania, proszę Państwa. Nadal 2-0 dla biało-czerwonych. Rzut wolny, Jerzy Gorgoń, 4-5 zawodników, Banaś poza boiskiem, pod troskliwą opieką naszych lekarzy. Domarski nie doszedł, w środku pola dwóch Anglików. Przejście, szybkość jednak musiała, odegrała tu doskonałą rolę. Znów musiał.
Doskonale. Musiał daje sobie tutaj radę. Po lewej stronie. Dobry w defensywie i z olbrzymią ochotą idący do przodu z piłką. Gadocha. Utrzymał się przy piłce. Dwa dryblingi. Gadocha. Świetne zagranie. Krótkie, szybkie, błyskawiczne. Dojdzie Gadocha. Nie. No i teraz dwóch Anglików, jak Państwo widzieli. Peters z bolem dopadają Ćmikiewicza. Nie wiem, jaką mieli pretensję do zawodnika. Żółta kartka. Nie. Czerwona kartka. Tylko nie bardzo wiem dla kogo. Zaraz Państwu powiem. Proszę Państwa, któryś z zawodników polskich poza linią boiska i poza linią boiska również Alan Ball, który za krytykowanie sędziego i za starcie bokserskie, zdaje się, że pomylił miasta, w Belgradzie są mistrzostwa Europy, Alan Ball powędrował poza boisko i w tej chwili, proszę Państwa, drużyna angielska grać będzie w dziesiątkę. Do końca, patrzę na zegarze, mamy jeszcze 12 minut. Będzie chyba również zmiana w zespole polskim, gdyż Ćmikiewicz nadal chyba poza boiskiem. Olbrzymie zamieszanie. Trener Kazimierz Górski. Ćmikiewicz. Nie może wyjść na boisko, zdaje się, rozgrzewa się chyba Zygmunt Maszczyk. Może poprosimy o bliższy plan tamtej całej sytuacji, gdzie leży. Nie, Henryk Kasperczak ze Stali Mielec, proszę Państwa. Zawodnik drugiej linii, Górski przy nim. Ostatnie wskazówki, nadal rozgrzewka Henryka Kasperczaka. I proszę Państwa, Anglicy w posiadaniu piłki. McFarland dał radę dwóm. Emily Hughes, McFarland. Ball. Wybicie piłki przez Musiała, dość ryzykowne. Wysoko tam uniesiona była noga. Kraska. Piłka poza boiskiem. Jeszcze nie wchodzi Kasperczak. Wchodzi, proszę Państwa, utykający Lesław Ćmikiewicz. Chivers z tymi swoimi długimi rzutami. Gadocha. I wybicie piłki. Domarski. Nie dał rady. Anglicy. McFarland. Gadocha. Znów out. Nerwowe, nerwowe będą te końcowe minuty. Bobby Moore. Story. Gadocha, niezwykle ofiarnie grający. Wracający często. Kasperczak nadal rozgrzewa się. Asystent Kazimierza Górskiego, Jacek Gmoch. Story. Bell. McFarland, Domarski. Gadocha, Story. I potworzyły się, proszę Państwa, takie pary właściwie. Nasi zawodnicy teraz przejęli cały ciężar gry defensywnej w kryciu indywidualnym. Każdy swego. Oczywiście nie mogą sięgnąć tych grających daleko z tyłu, Bobby Moore'a i McFarlanda. Hughes. Bell. Moore.
Przekazanie piłki na prawą stronę, Rzeźny. Bardzo dobrze, Dejna. Domarski, ucieka Kraska. Dojdzie, przyspiesza Gwardzista w tej chwili. Ma koło siebie Dejna. Gadocha już, dobry trik Robert Gadocha. Dejna. Z prawej strony Ćmikiewicz. Wybiera Rzeźnego, Rzeźny, Ćmikiewicz. Mur. Bell. Nadal Bell. Hughes. Bell. Coraz bliżej pole karne. Hughes. Pięciu Anglików teraz pod polem karnym. Story. Kraska. I teraz Jerzy Kraska ma okazję do szanowania piłki. Tak. Zły wybór Adama Musiała. Story. Gorgoń Bulzacki. Clark. I rusza Domarski, proszę Państwa. Zostawił za sobą teraz Bobby Moore'a. Idzie tam na lewą stronę McFarland. Nie ma komu zagrać tej piłki Domarski. Zatrzymał się, jak Państwo widzą. I wywalczył chyba out. Proszę Państwa, mamy wiadomość. Włodzimierz Lubański wraca na stadion. Oczywiście nie ma mowy, żeby wystąpił w tych ostatnich minutach, chociażby nie wiem jak chciał. I proszę Państwa, out na wysokości pola karnego Anglików dla biało-czerwonych. Gadocha. Banaś. Nadal Banaś. Nie miał komu zagrać tej piłki. Przed polem karnym był Dejna z Kraską. Story. Dejna teraz ma okazję. Tak, jest Dejna. Z lewej strony Kraska, po prawej stronie Domarski. Banaś. Fauluje. Rzut wolny dla drużyny angielskiej. Na oficjalnym zegarze, jeśli tak to można powiedzieć, zainstalowanym na stadionie śląskim, 6 minut do końca, no ale na pewno około 2 minut sędzia doliczy za różnego rodzaju przestoje w grze McFala. Story. Clark, Ćmikiewicz, Gorgoń. Wytrzymują nasi to tempo. To tempo, które od początku narzucili Anglicy, jak gdyby wierząc w swoją żelazną kondycję i znakomite umiejętności. Rzeźny ucieka prawą stroną. Banaś idealnie teraz wyłożył piłkę zawodnikowi Stali Mielec, za którym idzie Ćmikiewicz. Ćmikiewicz. Z tyłu Dejna. Gadocha. Strzał po ziemi, liczył na rykoszet, który może zaskoczyć ewentualnie Petera Shiltona. 2-0 dla reprezentacji Polski w meczu ostatniej szansy z drużyną Anglii. Domarski. Gadocha. Trzymamy piłkę w środku boiska, tak jest, to jest najbardziej bezpieczna strefa. Shilton na stadionie. Niesamowite napięcie. Myślę, że również w mieszkaniach Państwa, którzy oglądają to pasjonujące spotkanie. Chociaż nie jest ono w drugiej części tak piękne. Anglicy jednak musieli odczuć trudy tego niezwykłego tempa. To jednak niesamowicie walczą o każdą piłkę i ciągle próbują atakować polskie pole karne, polską bramkę. Rzut wolny. Martin Peters. Za wyjątkiem Domarskiego cała drużyna Polski na polu karnym i za wyjątkiem Bobby Moore'a cała drużyna angielska. Domarski teraz wraca, pilnując
Nakwalanda, powtórka. Peters musiał. Niewiele namyślał się piłkarz Wisły. Wybicie dalekie, mocne w bok. I zamiast rzutu wolnego out i znów Chivers. Tym razem krócej, piłka przechodzi, groźna sytuacja, Clark, Chivers. Wybita piłka, ale mają story, znów Anglicy. Bobby Moore, Domarski. Wysoka piłka powinna stać się łupem Tomaszewskiego. Tak jest. Peters przy nim. Dalej Rzeźny. Dwie minuty. Muszę operować tym czasem, jaki mam na zegarze stadionowym. Tomaszewski. Kraska, jest Gadocha, szybki, zdecydowany, obok Dejna i tam Czmikiewicz ucieka, wchodzi teraz do środka, Bobby Moore pada, kieruje piłkę jednak w ostatniej chwili do Shiltona, który broni Anglię przed rzutem rożnym, Bobby Moore. I znów na prawo, Cheever z Clarkiem. Domarski, wraca Bobby Moore. Nieustępliwość godna podziwu Anglików. Story. Wielki sport, proszę Państwa, oglądamy na Stadionie Śląskim. Olbrzymia ambicja. I choć nasi zawodnicy ustępują niewątpliwie wyszkoleniem technicznym, nie wszyscy Anglikom, to jednak wielka wola walki. Olbrzymie serce, zaangażowanie pozwalają nam na minuty, na ostatnie minuty przed końcem prowadzić z tym wielkim przeciwnikiem. Hughes. Gorgoń. Jak od ściany odbiła się ta piłka. Wraca po nią Hughes. Coraz bliżej. Nie atakują go nasi zawodnicy. Ucieczka Colin Bella. Ucieczka piłki przed nóg Bela i wybicie przez Jana Tomaszewskiego. Szalenie denerwujące te ostatnie sekundy. 2-0, proszę Państwa. Gorgoń. Dejna. McFarland. Piłka poza boiskiem. No i w tym momencie, proszę Państwa, Anglicy jak gdyby stanęli. Jak gdyby już stracili wiarę w to, że mogą sforsować zespół Polski. Broniący się fantastycznie właściwie od pierwszych minut i idący od czasu do czasu atakiem. Domarski, próba z ostrego kąta, zaskoczenia Shiltona. Piłka obok górnego rogu idzie daleko out. Oto Jan Domarski, który dostroił się swoją walecznością i sercem do swych pozostałych kolegów. Kraska. Bell wybija piłkę poza boisko. Już minęło 90 sekund. Out dla Anglików. Story. Kraska, doskonały zwód. Dejna. Kraska odważnie wchodzący tam między dwóch Anglików. No a sędzia dalej nie patrzy na zegarek. Bulzacki i faulowany przez Emlyn Hughesa. Piłka wraca pod pole karne. Znakomity arbiter austriacki, pan Paul Schiller. Teraz ku naszej uldze spojrzał na zegarek. Musiał
I za chwilę, proszę Państwa, szaleństwo na stadionie. Bulzacki, Tomaszewski. Wybicie na wysokość trzech pięter, jak gdyby na wiwat. Ćmikiewicz. Faulowany Polak. Koniec! Koniec, proszę Państwa! Nasi zawodnicy rzucają się teraz w objęcia. Tomaszewski, cała drużyna biało-czerwonych na środku boiska. I proszę Państwa, w momencie, kiedy wydawało się, że wszystko stracone, zespół polski z tak znakomitym zespołem jak Anglia potrafił wywalczyć zwycięstwo aż 2-0. Proszę Państwa, sytuacja więc w tabeli wygląda następująco. Drużyna Walii, 3 punkty, 3 gry, 3 punkty, bramki 3-2. Reprezentacja Anglii, 3 gry, 3 punkty, w bramkach 2-3. Drużyna Polska, 2 gry, 2 punkty, w bramkach 2-2. A więc, jak Państwo widzicie, każda bramka liczyć się będzie do końca, aż do 17 października na wagę finału Mistrzostw Świata Piłkarskich, które odbędą się w przyszłym roku na terenie Niemieckiej Republiki Federalnej. Emocji nie braknie więc do jesieni. 26 mecz Polska-Walia w Warszawie, a potem na Wembley biało-czerwoni wystąpią w rewanżu przeciwko mistrzom świata z roku 1966. Proszę Państwa, tyle emocji ze Stadionu Śląskiego. Dziękuję Państwu serdecznie. Jeszcze raz pragnę przypomnieć za ten niezwykle, powiedziałbym, ekspresyjny styl komentarza, ale po niezliczonej ilości telefonów proszono, abym częściej wymieniał nazwiska, więcej mówił w tym tak zwanym stylu radiowym. Ci, którzy nie lubią tego tonu komentarza, niech mi wybaczą. Najważniejsza rzecz, że polska reprezentacja pokonała Anglię 2-0, uzyskując zwycięskie, cudowne bramki przez Jana Banasia i kapitana naszej drużyny narodowej, Włodzimierza Lubańskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się tradycyjnym. Do usłyszenia, do zobaczenia ze Stadionu Śląskiego. Chorzowie, mówił Jan Ciszewski. Do widzenia.